hiszpańskie espresso. Tak, proszę pani, tak, cappuccino już się robi. Przepraszam, że pani czeka. Wow, masz tu całą kawiarnię, Sam. To ja poproszę gorącą czekoladę z... Daj spokój, lepiej mi pomóż. Nie nadążam za gośćmi. Tak trudno być jedynym pracownikiem. Mam lepszy pomysł. Przyspieszymy i uprościmy twoją pracę. Goście będą mogli cieszyć się napojami w spokoju. Mega! Cześć! Dzisiaj zrobimy automat Nesquika. Mamy mnóstwo pracy. Zaczynajmy! Coś ty zrobiła, Su! Płyn będzie się wylewać! Zrobiłam to celowo. Wkrótce zobaczysz. Spójrz tylko. Ta nakrętka coś mi przypomina. A właśnie! Kiedyś robiliśmy automat z napojami. Pamiętacie? Tamten podawał napoje. Ten będzie ciekawszy, bo będzie polewał czekoladę. Tak, trafna uwaga. Zaklejamy krawędzie, żeby nic nie wyciekało. Uważajcie z gorącym klejem. Łatwo się sparzyć. Su, pamiętam co dalej. Tak? To śmiało, zaskocz mnie. Pompa! Będzie pompować napój przez tubkę. Masz świetną pamięć, Sam. Teraz włożymy tubkę do pompy. Hop! Świetnie! Zawsze mówisz, żeby przykładać się do pracy. Czemu nie dokończyłaś tego skafandra? To nie skafander, Sam. W takim razie co? To specjalne pojemniki na sproszkowane kakao oraz mini pianeczki. Otwory w pokrywkach są różne. Ta jest odpowiednio szersza, bo pianki są większe. Musimy jedynie zamknąć denka. O tak! Swoją drogą przykrywki zrobiłam z części tych buteleczek. Teraz przydadzą się 4 patyczki po lodach. A mówiłaś, że to niezdrowo jeść tyle lodów? Bo tak jest. Dzięki za takie oddanie projektowi, Sam. Chcecie zobaczyć fajną sztuczkę? Ale super! Teraz możemy złożyć nasz mechanizm. Okej. Przyda nam się nieco gorącego kleju. 2 identyczne części przyklejamy do długich. Tu idzie pierwsza. A tu druga. Zrobione! Strasznie się denerwuję, Su! Co się stało, Sam? To żmudna praca i części są takie małe! Co jeśli je pomylimy? Spokojnie, Sam. Zrobiliśmy razem tyle projektów i dalej się martwisz? Możesz mi pomóc z tą częścią. Dasz radę? Pewnie! Przynajmniej się rozproszę! Tymczasem przykleiliśmy tę część. Będzie stoperem. Dodajmy teraz te 2 mniejsze tu... I tu. Idealnie. Chyba wszystko zrobiłem dobrze. Zawsze mi pomagasz, Sam. Tę sprężynkę wyciągnęliśmy z długopisu. Teraz możemy założyć ją na miejsce. I o to chodziło. Jeśli dobrze pamiętam, a pamiętam, teraz przyda się to. Dzięki, Sam. Nawet nie musiałam prosić. Samowi naprawdę przyda się ten automat. Swoją drogą, Sam, wiesz, co znaczy słowo Nesquik? To nie jest czasem imię królika z pudełka? Chyba zapomniałeś, że jego imię to Quiki. Nesquik to połączenie Nestle oraz Quick, czyli szybki po angielsku. Wiem! Quick sugeruje technikę gotowania. Wystarczy wsypać łyżkę kakao do szklanki i zalać gorącą wodą. Albo mlekiem. Jak lubicie pić kakao? Dajcie lajka, jeśli z mlekiem, tak jak ja. Jeszcze coś! Weź nakrętkę! Dzięki, Sam! Przyklejamy tutaj, żeby kakao łatwo się sypało. Zrobione! Jak ci się podoba, Sam? Twoje zaklęcie nie zadziałało, ale... Mam prawie to! Bibibi, babibi! Nie! Jak już mówiłam, pianki są większe. Ta część musi być inna, żeby łatwiej wypadały. Tu jest zębatka i gumka. Widzisz? Możemy przejść do najważniejszej części. Zrobimy pudełko, w którym schowamy wszystkie części. Zacznijmy od ścianek. Pierwsza idzie tu. A druga na drugi bok. O tak! Przyniosłem przyciski! Oj, wykorzystamy je jak poprzednio? W sumie to myślałam o czymś nowym. W tej części będą potrzebne takie otworki. Poczekaj! Mówiłaś coś nowego! Co miałaś na myśli?
A, racja. Tylko pomyśl. Stawiasz szklanki na każdej z podstawek i napoje gotują się same. Żadnego klikania. Co to za czarna magia? Żadna. Sam zobaczysz, jakie to łatwe. Czas zamontować nasze pojemniki. Ten stawiamy tutaj. Ekstra. Będzie w nim sproszkowane kakao. Ten będzie ostatni, ponieważ pianki powinny być na wierzchu napoju. A to do czego są? To jakaś tajna skrytka? Całkiem fajny pomysł. Ale nie, to coś znacznie ciekawszego. Automat nie będzie zwyczajny. Staram się pomóc Samowi. W końcu jest jedynym pracownikiem swojej kawiarni. Ma naprawdę dużo pracy. Pomyślałam, że wygodnie byłoby gościom włożyć kartę i poczekać na przygotowanie napoju. Sam w tym czasie może obsługiwać klientów. Nieźle, co? Jesteś nieoceniona, Su! Ty też, Sam. Przyda mi się pomoc. Zawsze gotów! Przyozdobisz tę kartę? Bułkę z masłem! Doszliśmy do najważniejszej części. Musimy przykleić obwód do głównych elementów. Płytkę pokrywamy klejem. Uważajcie. No i proszę. I przyklejamy tutaj. Świetnie. Ale potrzebujemy trzech takich części. Poczarujmy trochę. Ciach! Udało się! Świetnie! Brawo ja! Chciałem przynieść te kable, ale się zaplątałem! W porządku, Sam. I dzięki za pomoc. A właśnie, skończyłeś ozdabiać kartę? Już niedużo zostało. Dobrze. Chcesz ozdobić coś jeszcze? Tak, tak. Kiedy będzie gotowa? Poczekaj, Su! Kiedy dowóz? Co ty tam robisz? Mówiłam, że możesz wybrać dowolne dekoracje. Tak, dobra, czekam. Mam pomysł, Su. Idę wcielić go w życie. No dobra. Lubicie gry na spostrzegawczość? Co takiego się zmieniło? Teraz musimy wsunąć te podkładki w otworki, prawda? Jestem szybki jak struś pędzi wiatr! Odczaj to! Wow! I wszystko na swoim miejscu! Wow, świetna robota, Sam! Patrzcie na to! Kable są już w środku! Ale prawie zapomnieliśmy o wlocie na kartę. Dzięki temu automat będzie działał z kartą w środku. To się zgadza. Nie mogę się doczekać rezultatu. Teraz musimy połączyć wszystkie kable lutownicą. Raz, dwa, trzy. Łatwizna. Pamiętajcie, żeby poprosić dorosłych o pomoc. Pamiętasz o podłączeniu silniczka do baterii? Oczywiście, że tak. Wszystko już przygotowałam. Potrzebujemy tylko... O, wiem, wiem! Musimy położyć szklanki pod wylotami pojemników. Dokładnie tak, ale najpierw zamontujemy lampki. Proszę bardzo, Su! Dzięki, Sam. Wkładamy je w otworki i ostrożnie łączymy z obwodem. Nie potrzebujesz już lutownicy! Jestem władcą kabli! To działa! Ale co to... Muszę jeszcze poćwiczyć. Spójrz, wszystkie kable są na miejscach. Jesteś prawdziwym magikiem. Przynieś proszę baterię. To najważniejszy szczegół. Bez niej nic nie będzie działać. To się zgadza. Tak sobie myślę. Ten automat odmieni moją kawiarnię. To chyba dobrze, prawda? Tak, ale będę musiał trzymać się nowych standardów. Dam radę. Jak się czegoś nie ulepszy, będzie tylko gorzej. To bardzo głębokie. Proszę bardzo, buteleczko. Myślę, że nasi klienci nie powinni widzieć wnętrza automatu. Masz rację. Już go przykrywamy. Prawie skończyliśmy. Na koniec pozostają dekoracje. Sam, zrobiłeś już naklejki? A jak? Oj, gotowe. Wow, spójrzcie tylko! Sam spisał się na medal. Dajcie lajka, jeśli też tak uważacie. Dzięki! Inspirowałem się paczką Nesquika! W takim razie brakuje ostatniego elementu. Idealnie! Super! Wreszcie go przetestuję!
Poczekaj, gdzie jest karta? Halo? Jesteś? Już idę! Oj, Sam. Połóżmy pokrywę w tym czasie. Dzięki tym częściom będzie łatwo ją otwierać i zamykać. Voilà! Spójrz tu! Wow, jest niesamowita! Teraz jesteś posiadaczem karty kredytowej. Sprawdźmy, jak działa. O, idealnie! Ale użyjemy jej później. No teraz napełnimy pojemniki! Wow! Sam! Och, gdzie on jest? Musimy przetestować automat! Szykowałem się na nowy dzień pracy! Wow, świetnie wyglądasz! Zacznijmy! Jedziemy! Tyle chyba wystarczy. Teraz mleko. Tylko ostrożnie! Mleko jest gorące! Możecie też wziąć gorącą wodę. Teraz porządnie mieszamy. I na sam koniec pianeczki! Woohoo! I jak, Su? Bardzo dobre, Sam. Teraz nie muszę zawracać ci głowy. Lubię jeść pianeczki, zanim się rozpuszczą. Dobre. A jak tobie smakuje? Lubię i z wodą, i z mlekiem. Muszę iść! Czekaj, nie pożegnałeś się z widzami! Racja! Jeśli podoba Wam się nasz automat tak jak nam! Zostawcie lajka i klikajcie dzwonek! I subskrybujcie nasz kanał! Pa, pa! Pa! Klienci!